Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Wygodnik 2 kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy dalej w Klasztorze Magów Wody, natomiast już za niedługo myślę, że będziemy stąd się wynosić. Mamy do zbadania parę miejsc jeszcze tutaj, więc miło by było się tutaj oczywiście rozejrzeć. Okej, mam wrażenie, że tutaj mnie nie było, a przecież tutaj na pewno byłam. Tu jesteś. Może tym razem twoje zapędy do ładowania się w kłopoty jakoś nam pomogą. O co chodzi? Widzisz te ścierwojady na wózku? Te przedziwne okazy nieznanego jak dotąd pochodzenia pojawiły się na wyspie kilka tygodni temu. Gdy tylko o nich usłyszałem, zleciłem Cardenowi wybicie wszystkich okazów. Niestety, wygląda na to, że z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Do tej pory leczyliśmy tylko skutki, ale czas zwalczyć w końcu przyczynę. Masz teraz doskonałą okazję, by udowodnić, że nie jesteś karą zesłaną przez Adanosa za nasze przewinienia. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, to porozmawiaj z Cardenem. No dobra. Cześć, Carden. Rierol powiedział, że mam ci pomóc. Pomóc? Chyba raczej zająć się tą sprawą. Ja mam już dość. Ledwo przeżyłem ostatnie spotkanie z tymi paskudstwami. Carden, co cię tu sprowadza? Dawno się nie widzieliśmy, co? Pamiętam, jak jeszcze niedawno parę topielców było dla ciebie wyzwaniem, a teraz wyglądasz, jakbyś mógł położyć cieniostwora gołymi pięściami. Jeśli o mnie chodzi, to staram się jakoś utrzymać na powierzchni. Odkąd Ramsey zwolnił mnie z powodu tej bestii, zacząłem pracować dla magów z klasztoru. Nigdy bym nie pomyślał, że potrzebują tylu przeróżnych rzeczy prosto z lasu. Możesz mi powiedzieć o nich coś więcej? Wyglądają prawie tak samo jak zwyczajne ścierwojady. Prawdziwą różnicę można tylko poczuć, kiedy jeden z nich cię dziabnie. Gdy pierwszy raz od takiego oberwałem, to myślałem, że jakiś szaleniec trafił mnie kulą ognia. Te bestie są naprawdę niebezpieczne. Wiesz, skąd pochodzą? Tego nie udało mi się ustalić. Większość z nich upolowałem w okolicy winnicy Valerio i wioski Silbach. Chociaż trafiały się też pojedyncze osobniki, które spotykałem w zupełnie innych częściach wyspy. Miejmy nadzieję, że ty będziesz miał więcej szczęścia niż ja. Jeśli tak dalej pójdzie, to za niedługo będą łazić po całej wyspie. Mi się wydaje, że to jest oczywiście sprawka Bodowina, bo pamiętacie, za pierwszym razem, no to on jakby je wywołał, czy coś. To jest pan ogrodnik. Czym się tu zajmujesz? Rozumiem, że tylko kurtuazyjnie rozpoczynasz rozmowę, bo to chyba oczywiste, że jestem ogrodnikiem. Chyba masz tu niezłą kolekcję roślin. Owszem, jest niczego sobie. Magowie potrzebują dużo ziół do swoich eliksirów, więc staram się hodować wszystko, co może przetrwać w tutejszych warunkach. Niestety ciągle mi brakuje paru okazów, a trakty są ostatnio zbyt niebezpieczne na zbieranie nasion. Mógłbym ci je przynieść. Tak? Byłbym wdzięczny. Może nawet uda mi się załatwić dla ciebie parę mikstur w nagrodę. Zaraz sporządzę listę. Poczekaj chwilę. No to w drogę. Mam dla ciebie nasiono. Świetnie. Pokaż. O cholera! Zdobyłeś je! Magowie powinni być z tego naprawdę zadowoleni. Nie ukłułeś się, jak zbierałeś? To paskudstwo potrafi zostawić bardzo swędzące plamy na rękach. Okej, dostaję, widzę fajne rzeczy. Przy odrobinie szczęścia uda mi się stworzyć nową odmianę. Jeśli tylko... A, tak, proszę, to dla ciebie. Pięknie! Podobno całkiem nieźle smakuje przysmażone na patelni, ale sok z dojrzałej rośliny jest o wiele cenniejszy. To wszystkie z listy. Dzięki za pomoc. Teraz nawet ogrody ze starego miasta nijak się mają do mojego. Magowie nie będą niezadowoleni, że zabrałeś im tyle mikstur? Daj spokój. Tyle tego przyrządzają, że nie zauważą braku kilku sztuk. Mam nadzieję. No dobra. I kolekcjoner takim oto sposobem się wykonało, a my dostaliśmy parę eliksirków. Więc warto będzie je oczywiście wypić. Wydaje mi się, czy my możemy tędy wyjść z klasztoru jakimś cudem. Jak najbardziej. Nie wiem, co tutaj można znaleźć, ale warto będzie się tutaj chyba przejść. No tutaj raczej niczego nie będzie po tej stronie. Ale fajnie w sumie. Tutaj też jest jakaś wieża. Może nawet będzie na co polować w tej okolicy. Jak najbardziej mamy ścierwojady. I to młode do tego. Fajnie, naprawdę. Coś tutaj ktoś kogoś je. Zwykłe takie ścierwojady to tam żaden kłopot. Okej, tu jesteś. No dobra. Tam też nie ma raczej po co iść. Fajnie. Bo oczywiście tędy się raczej nie dostaniemy nigdzie. A proszę, tu jest krąg teleportacyjny. Mamy oczywiście runę do tego klasztoru, więc zawsze możemy się tutaj udać z powrotem. Proszę bardzo, szczaf królewski. To się zawsze przyda. O proszę, tam jest ta część rozwalona tego mostu. Ciekawi mnie, co można tutaj w ogóle znaleźć w tej okolicy. Warto się będzie rozejrzeć. Musimy iść właśnie też do Bodowina. Stąd jakbyśmy się teleportowali, to w sumie nie byłoby wcale głupie. Akurat byśmy byli na miejscu tak naprawdę. Ale to może niech jeszcze chwilę zaczeka. Właśnie zastanawiałam się, czy jakieś harpie tu znajdę. Na ile teraz taka harpia? Na hita. Dobra, z tymi harpiami to raczej już nie kłopot. Ale w sumie dziwne, że nikt tutaj nie przyszedł i tych harpi nie wybił. Aha, bo tu jest ten go... Co? Gości pilnuje wejście do klasztoru. Po czym tutaj harpie normalnie się panoszą. Trochę to jest dziwne. Tam ardeścik polny zostawiłam. Tu jakieś winko. Tu jeszcze jakąś harpię chyba widziałam po drugiej stronie. Tak, na moście. No i pięknie. Nic tu nie ma. A czy ja jestem w stanie... Leczenie średnich ran, tam jest chyba runa w ogóle. Zapewne możemy ją przyciągnąć do siebie. Tu można wejść też w ogóle. Przeszłaby się z ciekawości. Czy coś tu można znaleźć po tej stronie? Tylko chyba bym wolała jakoś tak, wiecie, delikatniej się tutaj poruszać. Czy tutaj coś rośnie? Nie. Ciekawe, czy mogę swobodnie wchodzić i wychodzić z klasztoru. Czy ja sobie nie zrobię krzywdy? Wygląda na to, że nie. No i dobra. Czyli tutaj też nic ciekawego. W ogóle wcześniej to wszystko było przecież pozamykane, no nie? Czy mi się tylko wydaje? Myślę, czym się dzisiaj zajmiemy. Myślę, że jakieś poboczne raczej będziemy ciągnąć. Tak naprawdę. Bo nie ma sensu się na razie zajmować głównym zadaniem. Szczególnie, że w mieście dalej będą jakieś zadania poboczne, także wypadałoby tam się udać. A Ale najsampierw to byśmy jeszcze może tutaj pozbierali jakieś questy. Na przykład do Kandaka byśmy poszli. W sumie on jest taką osobą, która na pewno mi przychodzi do głowy. Ranna uchodźczyni. Widzę, że już się wszyscy coraz lepiej tutaj czują. To dobrze. Ok, jesteśmy tutaj, więc przy okazji moglibyśmy się spróbować dostać do tych zamkniętych pomieszczeń na wytrych. Prawo. Ok, tak po prostu prawo. I tutaj jakiś kuferek mamy. Prawo. Ok, troszeczkę jakiś tam ziółek i takich rzeczy. Myślałam, że coś więcej się tutaj znajdzie. A tutaj taka zwykła komnata, w której w sumie nic nie było. Ewentualnie tu jest do czytania coś. Nie, to tylko taka imitacja czytania. Ok, czyli tutaj mamy zbadane to miejsce. Raczej. A Kandak powinien być dziś tutaj chyba. To było przecież jasne. W końcu wyglądasz jak człowiek. Magowie wody naprawdę są mistrzami magii leczenia. A jak radzisz sobie ty? Udało mi się nie sięgnąć po butelkę ani razu od czasu naszego ostatniego spotkania. Jestem z tego dumny. Jednak wciąż czuję tą samą pustkę, co wcześniej. Co, jeśli wszystko, co robi nasz zakon, nie ma żadnego wyższego celu? Zacząłem nawet rozmawiać na ten temat z kilkoma magami wody. Zaproponowali mi zgłębienie tekstów z mądrościami Adanosa, ale jakoś nie jestem tego pewny. Jak czytanie o równowadze i balansie ma mi niby pomóc przywrócić wiarę w ogień sprawiedliwości Innosa? Zresztą nie będę ci już więcej zawracał tym głowy. Pewnie masz dość swoich problemów i nie możesz się doczekać opuszczenia klasztoru. Okej, czy to zadanie się zaktualizowało? Czy co się zrobiło z tym zadaniem? Wojownik Innosa. Kandak przestał pić, ale dalej nie potrafi sobie poradzić ze swoimi wątpliwościami. Muszę znaleźć dla niego jakiś odpowiedni czyn, który przywróci mu wiarę. Powinienem rozejrzeć się w klasztorze. Może ktoś potrzebuje pomocy paladyna. Nie wiem, ale wiem, że temu gościowi muszę poszukać tego, jego ubrań, więc może wypadałoby się tutaj... Moment, co? A to rozdrabniacz, a ja przeczytałam coś bardzo dziwnego. Są na to duże szanse. Woda. Przydałoby się móc wejść na jakiś dach. Mówię ci, słyszałem tam jakieś odgłosy ostatniej nocy. Ale skąd tam się wzięły te wszystkie bestie? Ja nie zamierzam mówić o tym magom. Sprzątanie cmentarza to nasz przydział. Znając ich zasady, to my będziemy mieli przez to kłopoty. Ciszej, ktoś tu jest! Czyżbyście mieli jakiś problem? Nie, nie mamy żadnego problemu. Wszystko jest w doskonałym porządku. Spójrz na niego. Wygląda, jakby potrafił sobie poradzić z bestią czy dwiema. Może nam jakoś pomoże. Powiecie mi, co się tutaj dzieje, czy nie? Dobrze, już dobrze. Mamy problem. I to całkiem spory. Od jakiegoś czasu, praktycznie każdej nocy, usłyszeć można dziwne odgłosy pochodzące z cmentarza. Początkowo myśleliśmy, że to może jedynie wiatr czy szum oceanu, ale dzisiaj znaleźliśmy ciała tych bestii porozrzucane między grobami. Jeśli mam być szczery, to nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Jesteśmy opiekunami cmentarza, a naszym zadaniem jest dbanie o spokój zmarłych i czystość okolicy. Mamy jeszcze tylko rok do próby wody. Jeśli magowie uznają, że to nasza wina, to możemy zapomnieć o święceniach w ciągu najbliższej dekady. Właśnie! Może mógłbyś się zająć sprawieniem, że te ciała znikną i że nie pojawią się już żadne następne? Nie mamy zbyt wiele, ale z chęcią oddamy ci część naszych zwojów i ksiąg. No dobra. Sprawdzę ten cmentarz. Dziękujemy. Wyświadczysz nam wielką przysługę. No, wojownik Innosa, to ciekawe. Przed wejściem na teren cmentarza przy klasztorze natrafiłem na dwóch nowicjuszy. Podobno na cmentarzu znaleźli dzisiaj ciała jakiejś bestii. Brzmi to zapewne odpowiednie... Brzmi to zadanie odpo... Co? Coś tu jest źle napisane. Powinienem porozmawiać z Kandakiem. No dobra. Może faktycznie się oderwie od tego wszystkiego. Znalazłem zadanie dla ciebie. Doprawdy? Nowicjusze znaleźli jakieś martwe bestie na cmentarzu. Chłopcze, ja potrzebuję powrotu wiary, a nie oczyszczania cmentarza z polnych bestii. Jestem pewny, że bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem sam. Kandak najwyraźniej nie jest zainteresowany. Okej, tak czy inaczej możemy się temu przyjrzeć. Także chodźmy w stronę cmentarza. Ja wcześniej nie mogłam chyba wejść właśnie na cmentarz też. No oczywiście, że nie. Gdzieżby? Na jaki cmentarz ja mogłabym iść? Tu wszystko było pozamykane, a przecież ta wysepka wcale nie jest taka mała. No dobrze. Okej. To co? Może się przyjrzymy? Zbadaj zwłoki. Dziwne. Nie widziałem na tej wysepce żadnych wilków. No to prawda, dosyć dziwna sprawa. Co jak co, ale faktycznie. Goblin? Sam? To bardzo dziwne. To też prawda, Marvin. Tam jest w ogóle jakaś wysepka, warto by było tam się przepłynąć, ale jeszcze odcinek z wysepek mamy przed sobą. I tutaj są ostatnie zwłoki, ale zanim tam sobie zebrała te rzeczy... Może... Ej, pierdolicie, że tam są ogniste jaszczury w tamtym miejscu. Fajnie. Ciało wygląda, jakby ktoś je zakopał w pośpiechu. Ciała wyglądają na zakopane nieudolnie i w pośpiechu, a przede wszystkim są bardzo świeże. Co jednak najważniejsze, zobaczyłem wyłącznie po jednym osobniku z różnych gatunków, które wcześniej nie powinny się tutaj znaleźć. Mogę wejść do środka tego... miejsca? Mogę, jest tutaj po prostu kapliczka Innosa. W kaplicy czy cmentarnej znalazłem posąg Innosa. Ciekawe, czemu na cmentarzu w klasztorze Magów Wody znajduje się podobizna innego boga. To, czego dowiedziałam się do tej pory, powinno wystarczyć do przekonania Kandaka. Wrócę do niego. Nie wiem, ale chętnie się pomodlę do Innosa. Tak o. Dobra. I te ogniste jaszczury bym sobie bardzo chętnie sprzątła stąd. O Jezus, co jest? Na półce skalnej obok cmentarza zauważyłem jaszczury. To dość nietypowe miejsce jak dla tych gadów. Może nowicjusze, którzy powiedzieli mi o cmentarzu, będą coś o tym wiedzieć. Zwierzęta nie wyglądały, jakby były zabite przez jaszczury. No oczywiście, że nie. Dobra, Marvin, tylko się nie spierdziel do wody, dobra? Ta jaszczurka to widzę, że... O, bo to taki zwykły jaszczur. Na hita! Trafię? O, cholera. Nie, panie jaszczur! Nie! Cholera! Ognista jaszczurka mi wpadła do wody. Co za dno. Cześć, panie jaszczur. O, fuck mi. Dobra, palę się, ale żyję. Ale ta jedna mi wpadła do wody. Ale no totalne. Chociaż no nie powiem... Oż cholera jasna, co to jest? Ale tu niebiesko w środku. O, złoże rudy magicznej. No, domyśliłam się, że to będzie oczywiście złoże rudy, no ale kurde, jak tu jest niebiesko. Cholera jasna. Ej, bo to chyba można przejść. Nie wiem, czy dobrze robię idąc tutaj, ale mam ochotę sprawdzić, co się tu znajduje. Więc spróbuję. Amulet męczennika. Tak po prostu. I ziółko. Tam oczywiście są kraby, a ja chyba teraz mogę normalnie wejść do tego klasztoru, no nie? Tak na wszelki wypadek się zapiszę i jak coś, to sobie wejdziemy normalnie. Bo te kraby mnie bardzo kuszą, żeby je wykończyć. Siup. Cześć, pan krab. I to nie jeden krab. Chciałabym móc się obracać. No co jest? Serio, takie cholerstwa mi tak żarły. Tutaj coś leży w ogóle. Woda. Zaginiony pałasz. Okej. Okay. Ryba. Dobra. Mam nadzieję, że mnie gościu wpuści tędy do klasztoru. Bo wiecie, chciałam sobie oczyścić te plaże tak przy okazji. Gorzej by było, jakby mnie nie wpuścił. Mógłby, ależ... Dziękuję bardzo. Dobra, tutaj już mamy oczywiście też czysty teren. Także... Chodźmy może do Kandaka. Dzisiaj, jak widzicie, no zadanie poboczne. Później, jak się uda, to jeszcze tym zadaniem z tym Bodowinem się może zajmę. Chociaż jest jeszcze ten gościu, który mam tych ubrań poszukać. Dobra, Kandak. Kandak był tutaj. Po tej stronie. W sprawie tego cmentarza... A ty znowu o tym. Chyba już ci coś mówiłem. Czyli po prostu pozwolisz, by posąg Innosa był bezczeszczony? Na cmentarzu jest kapliczka Innosa? Przecież to klasztor magów wody. Może to jest właśnie ten znak, na który czekasz. Możesz mieć rację. Chodźmy. Spotkajmy się w nocy przed wejściem na cmentarz. Podobno to wtedy dochodzą z jego strony dziwne odgłosy. Doskonale. Dzięki temu sprawiedliwość dosięgnie winnych, złapanych na gorącym uczynku. Mhm. Dobra, to czekamy do nocy. Muszę temu gościowi pomóc. Ale jak ja mogę wejść wyżej? Marvin, nie blokuj się na winogronach. Nie osłabiaj mnie. Jak ja mogę wejść gdzieś tutaj wyżej, kiedy tutaj wszystko jest na dosyć wysokim poziomie? Znaczy, dobra, ja mam telekinezy, ale one mi niczego nie pokazują. Chyba że jakoś po tych beczkach wejdę. Na górę? No nie, no gdzie? No ale to jest... niemożliwe. Telekineza już dawno powinna mi coś pokazać. Jeżeli faktycznie tutaj gdzieś są ciuchy tego typka. Jakbym mogła wejść na przykład na dach, to by było naprawdę super. Ale kuźwa nie mogę. Gdzie? To jest kufer? Ja go otwierałam, czy nie miałam wtedy wytrychów? Dobra, otwierałam. To co, wiecie co? Może ten cmentarz jednak zrobimy. Tylko się prześpijmy do północy. Gdzieś tutaj w jakiejś najbliższej komnacie. Na przykład tu. Do północy. Chociaż mogliśmy też poczekać zawsze na ławce. Ale ja wolę się chyba przespać. Wynocha z mojego łóżka. No już wychodzę. Cholera, co się dzieje? Dobra, chodźmy na ten cmentarz. Gościu dalej biega tutaj, szuka tych ubrań. Cześć, Kandak. Dobrze, że jesteś. Już miałem ruszać tam sam. Chodź za mną. No dobra, to chodź. Nie wiem, co tutaj możemy znaleźć, ale myślę, że ciekawy questik. Jak my stoimy z czasem, no tak głupio trochę. Nic nie zrobione, a kurde, czas minął. No dobra. Słyszę szkielety. Nie wiem, czy coś tu... O kurczę. Co jest? O fuck my life. O fuck. Te szkielety chyba nie wiedzą do końca, co robić ze sobą. Marvin, możesz bić? Aż mi grę tak zaczęło lagować teraz, że nie wiedziałam, co się dzieje. Nikomu nie pozwolę profanować kaplicy mojego pana. Co tu się dzieje? Błagam! Nie róbcie mi krzywdy! Ja nic złego nie zrobiłem! Sprofanowałeś kaplicę Innosa oraz cały ten cmentarz. Za takie zbrodnie należy ci się tylko jedna kara. Zaczekaj, wysłuchajmy go. Chcesz wysłuchiwać bluźnierstw tego oprawcy? Nie jestem żadnym oprawcą! Po prostu chciałem poćwiczyć magię przyzwania! Przepraszam, naprawdę przepraszam! To wszystko wymknęło mi się spod kontroli! Nie próbuj się wyłgać ze swoich zbrodni! Kandaku, ten chłopak jest przerażony. Nic dziwnego! Stoi przed paladynem! Wydaje mi się, że on może mówić prawdę. Spójrz na niego, nie wygląda jak ktoś, kto praktykuje czarną magię. Dobrze, chłopcze. Przekonaj mnie, że nie jesteś winny zarzucanych ci zbrodni. Od zawsze fascynowała mnie magia przyzywania. Nie zastanawialiście się nigdy, skąd biorą się te wszystkie przyzwane istoty? W klasztorze jednak nikt nie chciał mi odpowiedzieć na to pytanie. Ciągle tylko magia leczenia i tworzenia eliksirów. Dlatego postanowiłem samemu poeksperymentować. Wiem, że nie powinienem i popełniłem wielki błąd. Już nigdy więcej tego nie uczynię. Tylko błagam, nie zabijajcie mnie! To skąd te wszystkie szkielety? Chciałem przyzwać szkielety gobliny, ale chyba coś poszło nie tak. Bo gdy tylko się pojawiły, to rzuciły się w moim kierunku. Dlatego schowałem się w kaplicy. A ludzkie szkielety? Nie przyzywałem ich! Takie zwoje są całkowicie zakazane! To ta cała magia musiała obudzić pochowanych tutaj ludzi. Musicie mi uwierzyć! Co o tym sądzisz? Chłopak mówi prawdę. Może to sam Adanos skierował nas tutaj, byśmy uratowali go przed własną magią. To by było bardzo podobne do sposobu, w jaki działa Adanos. Chyba zaczynam rozumieć przesłanie tej historii. Sam Adanos widział moją pychę oraz złość i postanowił nauczyć mnie pokory. Przejrzałem, jakby zasłona opadła z moich oczu. Nie ma prawdziwej sprawiedliwości bez równowagi, ale nie może być też balansu bez odwagi. Otrzymasz zasłużoną karę, chłopcze. Ale będziesz miał możliwość ją odpokutować. Udaj się do arcymagów i opowiedz im, do czego doszło. Dziękuję! Dziękuję wam za darowanie mi życia! Zmywam się! Dzięki tobie zacząłem pojmować prawdę o naszym życiu i naszej wierze. Pozwolisz, że udam się teraz na modlitwę w kaplicy Adanosa. Mam jeszcze wiele do przemyślenia. Będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. Okej, chyba zadanie się wykonało. A jeżeli nie, to wykona się później. Tak, wykonało się. Mamy ten Sokoli wzrok. Ja bym chciała się zająć tym zadaniem. Znalazłam sobie na solucji, gdzie te rzeczy powinny się znajdować. Także teraz się troszeczkę rozejrzymy. Słyszeliśmy odgłosy walki. Co się stało? To długa historia, ale cmentarz jest już bezpieczny. Pięknie, dzięki. Naprawdę ratujesz naszą przyszłość w klasztorze. Będziemy wdzięczni, jeśli nie powiesz o tym zajściu naszym przełożonym. Proszę, to w ramach podziękowania od nas obu. Okej, dziękuję wam bardzo. Dobra, to teraz tak. Jeden z nich powinien być na prawo od lecznicy jeszcze jest, także może od tego byśmy zaczęli, bo lecznica jest obok. Lecznica jest oczywiście tutaj. Tak, nie pomyliłam się. To na prawo od lecznicy. Czyli gdzieś tutaj powinny być. Jeżeli mówimy o wejściu albo o wyjściu, bo to bardzo zależy. Tam jest pika nowicjusza. Także weźmy sobie ją, przyciągnijmy. Dobra, może już ją puszczę. No. Widzę, że znowu mi się zbagowała w powietrzu. Okej, dalej. A nie, to była pika na lewo od miejsca, gdzie były nasze przedmioty. Okej, czyli to nie było jeszcze to. Rozdrabniacz. Opika była tutaj. Dziennik Artura. Dziennik Artura, tak? Na murku na lewo od głównego wyjścia. Trochę ta telekineza ma problemy ze sobą. Nie. Poważnie? Jestem w stanie w ogóle to zebrać. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Kto ci to powiedział? No niedobrze. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Może w taki sposób zbiorę. Nie, naprawdę zbagowała się. Ile mam telekines? O Jezus, 6. Dobra, to mogę jeszcze jedną zużyć. Dajcie mi to. Dziennik Artura, dziękuję. Weźmy się, wymańmy trochę. Może niech będzie... Nie no, niech będzie zwykła roślina jednak. Dobra, nie będzie taki ognisty korzeń. I teraz tak, mamy dziennik, mamy pikę i została nam szata. Na prawo od lecznicy. Czy powinna gdzieś tutaj też być ta szata? Miotła. Rozdrabniacz. Na prawo od... Tu jest szata nowicjusza. Co, przyciągniemy sobie ją. Tylko tym razem może faktycznie pod siebie. Żeby się gra nie zbagowała przypadkiem. No i możesz schować to. Okej. Lepiej tego nie robić. Zaczekaj chwilę. Prosiłbym cię, byś nie oddawał tych rzeczy Arturowi. Dlaczego? W czym problem? To ja kazałem nowicjuszom ukryć jego rzeczy. Nie dość, że Artur nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to swoją głową wciąż jest nie tam, gdzie powinien. Chcę, by się czegoś nauczył, by zajął się nauką i klasztorem, a nie wymyślał wielkie plany, czego on nie zrobi, jak zostanie magiem. Trochę pokory w życiu mu nie zaszkodzi. No dobra, no ale... Chociaż w sumie... Jeśli uważasz, że to mu pomoże, to oddam ci rzeczy. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Zaufaj mi, ta lekcja zadziałała już na niejednym z nowicjuszy. No dobra. A jeśli nie będzie wywiązywał się z obowiązków, niech lepiej się przyzwyczai do takich poranków. Sokoli wzrok. Po zebraniu wszystkich zagubionych rzeczy Artura zagadał mnie mag Odekar. Prosi, bym nie oddawał nowicjuszowi jego rzeczy, bo ma go to nauczyć pokory. Okej, poinformuję więc nowicjusza, że mu nie pomogę. No. Moja reakcja była taka sama. Co do twoich rzeczy... Tak? Niestety nie mogę ci pomóc w dalszych poszukiwaniach. Zostawiasz mnie? Tak jak zostawiła mnie rodzina? Tak? Jasne. Nabijajcie się ze mnie. Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Dobra tam, chłopie. Nie pluj się. Okej, to wiecie co? Wydaje mi się, że możemy się tepnąć już z tego klasztoru. Nic już tu nas więcej chwilowo nie czeka. Tylko, żebym ja teraz trafiła do tego kręgu teleportacyjnego. To było tutaj, nie? A dlaczego? No bo w sumie już wszystko zrobiliśmy tutaj. Zostały nam te questy z tymi ścierwojadami, ale to musimy do Bodowina się udać. Tylko, żeby iść do Bodowina, no to wiadomo. Ja muszę teraz przecież... się, no wiecie, dostać do Silbach na przykład. Wybierz lokację, wioska Silbach. Nie wiem, ja się teraz boję, że będziemy napotykać wszędzie na ludzi Volkera. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo byłoby to trochę smutne. No ale dobra. W sumie mogę się przespać, ale już na spokojnie raczej dobiegniemy do samego w sobie Bodowina. Później myślę, że jak zrobimy to zadanie, no to wrócimy do... O, fuck me! Właśnie o tym mówiłam. Gościu. Dobra, bo nie mam czasu. Też do mnie idzie. No. Dobra, to są oczywiście... Ej, to oznacza, że jak ja mam się teraz po mieście poruszać, że tak powiem? Musimy omijać cały czas te okolice, gdzie jest ten? Volker? Czy jak? Ciężko powiedzieć. Nie mam pojęcia. Dobra, ale jeszcze na koniec odcinka chociaż zagadamy sobie do Bodowina. Najwyżej zakończymy sobie tego questa w kolejnym odcinku, ale zagadać zawsze można. Tutaj się dalej leją. Niech się leją. Ja już nie będę interweniować. Nie wiem, czy tutaj się zrespiło jakieś badziewie. Niby 5. rozdział, ale nie widzę za bardzo... O proszę, ścierwojady są na przykład. To są te wycieńczone. Skrzydełko czy nóżka? Nie ma z nich... Co jest? O cholera. Co jest? Będziemy teraz, widzę, non-stop ścigani. O cholera. Łowca nagród. Naprawdę wystawili głowę na moją ten? List gończy za mnie? A raczej na mnie. W ogóle ta książka jest też do przeczytania. Ta, jest list gończy. Liści, które znalazłem przy łowcach nagród. Zdaje się, że jest na nim moja podobizna. No jest, kurna, psy gończe. Co tu się dzieje w ogóle? Och, cholera. O, fuck me, fuck me. Palę się. O, nic tu nie ma. Bodowin, coś ty narobił, chłopie. Co tu się dzieje? Się zamknął chłop u siebie w domu. Zwłoki, no co on robi? Moment, mam 1 000 000 wpisów. Carden powiedział, pozbyłem się ścierwojadów wygrasujących w pobliżu wioski. Wygląda na to, że te dziwne ścierwojady nie polują wyłącznie na inne zwierzęta. Natrafiłem na mocno poparzone ciało jakiegoś podróżnika zaraz obok chaty Bodowina. Dziwne, żeby Bodowina nie było w jego pracowni. Chyba nie obrazi się, jeśli trochę w niej poszperam. Wygląda to, że Bodowin patroszył w swojej pracowni te dziwne ścierwojady. No dobra, ten kuferek przede wszystkim. Dobra, nic ciekawego akurat. Tu były jakieś jego zapiski. Dziennik badań tom pierwszy. Dzień 17. Intrygujące. Z moich badań wynika, że uprawa ognistego korzenia na ziemi zmieszanej ze startymi językami ognistych jaszczurów nie tylko znacząco zwiększa jej właściwości magiczne, ale wywołuje również kilka ciekawych efektów ubocznych. Czas na reorganizację mojego ogródka. Dzień 123. Póki co efekty uboczne sprawiają więcej trudności niż przypuszczałem. Choć jestem pewny, że znajdę dla nich w przyszłości jakieś genialne zastosowanie, to w tym momencie utrudniają mi przygotowanie czystego wywaru z moich poprawionych ognistych korzeni. Gdy już uporam się z miksturą, muszę wymyślić jakąś dobrą nazwę dla mojej wspaniałej rośliny. Bodowin, czy ty masz coś nie tak z głową? Bodowin chciał opracować jakąś potężną miksturę na podstawie swojego własnego gatunku ognistego korzenia. Wpisy w jego dzienniku sugerują, że okoliczne ścierwojady zaczęły się pożywać roślinami z jego ogródka, a ten wykorzystywał je do wstępnego przetwarzania swoich składników. To spowodowało u nich te wszystkie zmiany. Dziennik zapisany jest po samą okładkę. Może natrafię na pozostałe tomy. No na pewno natrafisz. Dziennik badań tom trzeci. I pewnie tom drugi. Jak najbardziej. Coś jeszcze tutaj znajdę? Nie wiem, ale sobie tutaj okradnę Bodowina. Bo dlaczego by nie? Moment, to były jakieś niesprawdzone mikstury? Czy co to było? Nie wiem za cholerę, co ja zebrałam. O, tak, tutaj mamy jakieś z efektami. To co? Myślę, że możemy sprawdzić. Najwyżej zgubnie się to dla mnie skończy, ale jestem ciekawa. Tak chyba nie miało być. Natomiast no, żyję. No dobra. Okej. O kurna, expa dostałam. I lekarstwo dla Jorna powinniśmy też móc wypić, dokładnie. I tak już Jorn nie żyje, więc... No bywa. I tak, te tomy mamy do przeczytania. Tom drugi. Dzień 137. Przetwarzanie mechaniczne zdaje się nie przynosić większych skutków, ale wczoraj zauważyłem, jak do moich roślin zaczęło zbliżać się małe stado ścierwojadów. Gdy już szedłem przegonić, mój zmysł naukowca rozkazał mi pozwolić naturze działać. Dzień 172. Wiedziałem, ścierwojady trawiąc roślinę pozbawiły ją większości jej negatywnych właściwości ubocznych. Oczywiście nie obyło się bez kilku nieznacznych zmian w ich organizmach, ale kto by się tym przejmował, tymi bestiami? Teraz muszę tylko odpowiednio dostosować proporcje wszystkich składników i mikstura powinna być gotowa. To przełomowe odkrycie na zawsze zapisze się w historii alchemii. Dzień 213. Za dużo smoczego korzenia, a może za mało wschodniego fiołka? Co może być nie tak? Moja głowa chyba zaraz pęknie. Dzień 271. Po wielu dniach eksperymentu dochodzę do wniosku, iż problemem nie był eliksir, ale mój obiekt testowy. Chyba te wszystkie mikstury, które w niego wlałem, zaczęły dawać o sobie znać. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak wypróbować moją najnowszą recepturę na kimś całkowicie nowym. Dzień 272. Cóż za zbieg okoliczności, akurat gdy już miałem sam rozglądać się za jakimś ochotnikiem, pojawił się tutaj ten chłopak. Wygląda na zdrowego i w miarę silnego. Będzie idealny do sprawdzenia mojej nowej mikstury z podwójną dawką przetrawionego, wzmocnionego ognistego korzenia. Muszę zapamiętać, by w końcu wymyślić jakąś lepszą nazwę. Tutaj przed chatą miały być jakieś zwłoki niby. Proszę, proszę. Kogo moje zmęczone oczy widzą? Ładnie to tak grzebać w czyjejś pracowni? Przestań udawać. Wiem już o wszystkim. Czyli w taki sposób chcesz ze mną rozmawiać? No tak, bo stanowisz zagrożenie. Ja ci pokażę, dlaczego nie warto zadzierać z alchemikami? O cholera, gościu się regeneruje. Jakby tutaj go zranić? Nie wiem, ale... Bodowin ma chyba jakiś problem ze sobą. Cholera, moje ciosy zdają się nie robić żadnego wrażenia na Bodowinie. To pewnie efekt tej mikstury, którą wypił. Bo Bodowin słabnie, to mój czas na kontratak. No oczywiście, że tak. O, darmowy szczaf królewski, jak miło. Chłopowi widzę, że się nudzi. Och, moja głowa! Dobrze, przyznaję się. Nie doceniłem cię i przegrałem. Proszę, porozmawiajmy. Z pewnością uda nam się jakoś wyjaśnić to nieporozumienie. Gadaj, co wiesz o tych ścierwojadach i roślinach. Skoro byłeś w mojej pracowni, to wiesz już pewnie tyle, co ja. Po latach skrupulatnych badań nad roślinami wpadłem na pomysł, by zmieniać ich właściwości poprzez wymieszanie gleby z odpowiednimi składnikami alchemicznymi. Ścierwojady musiały być tak głodne, że któregoś dnia po prostu zaczęły się tymi roślinami żywić. Jako człowiek nauki postanowiłem sprawdzić, jakie przyniesie to efekty. Niestety eksperymenty nie okazały się na tyle owocne, na ile się spodziewałem. Co to za obiekt testowy, o którym pisałeś? Obiekt testowy? Ach tak, oczywiście chodzi o mojego szczura. Podawałem mu dawniej wszystkie swoje eliksiry. Niestety lata eksperymentów sprawiły, że opuścił już ten świat. Skąd masz list z pieczęcią królewską? Ach, te listy. Alchemik, który urzędował tu przede mną, chyba pracował dla króla. Jako pokorny sługa Robara II niszczę wszystkie, które wciąż przypadkowo tutaj docierały. Jaką miksturę chciałeś stworzyć? Pracowałem nad miksturą wzmacniającą potencjał magiczny do maksimum. Magia nie powinna być ograniczona dla magów. Każdy z nas jest godny doświadczenia jej piękna i potęgi na własnej skórze. Dzięki mojemu eliksirowi nawet najmniej doświadczony farmer mógłby uwolnić całą swoją moc bez tracenia całych dekad na mozolny trening. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Pozwól mi teraz odejść. Obiecuję, że nie będę sprawiał kłopotów ani tobie, ani nikomu z okolicy. Nie zabiję cię, ale masz na zawsze opuścić Archolos. Magowie wody dowiedzą się o twoich przewinieniach. Oczywiście. Już nigdy więcej mnie tu nie zobaczysz. Obiecuję. Dziękuję ci za twoje miłosierdzie i sprawiedliwość. Proszę, weź to w ramach podziękowania. Niech to trzeba wiać. Okej, widzę, że dostałam od niego eliksir życia też. I parę mikstur takich tymczasowych. Czy teraz tu jest otwarte? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie, no a my chyba możemy wracać i zakończyć to zadanie, ale zrobimy to już w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i w kolejnym zajmiemy się zadaniami głównymi, chyba. Tak mi to jakoś wygląda, że tak będziemy musieli zrobić. Skrzydełko czy nóżka oddamy, nadchodzący sztorm. Tak, to nieopodal farmy w służbie. Nie wiem, czy to na razie możemy kontynuować, zobaczymy. Tak czy inaczej, trzymajcie się i cześć.